Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Jak obiecałam, tak robię. Witam się z Wami z herbatą. Jeszcze z czymś, ze świecą. Zapaliłam sobie świece Yankee Candle Tulips zapach. No jest cudny, pięknie pachnie tulipanami. I jak nie każda świeca w paleniu z Yankee Candle ma moc, tak ta świetnie pachnie w całym domu. Już dawno świecy nie paliłam, ale to trzeba mieć czas, żeby świeca wypalała się do tak zwanego baseniku, czyli do ścianek słoika. Wtedy się po prostu dobrze świeca równomiernie wypala. Także jeżeli macie, teraz jest już trudno dostępna w sprzedaży. Jak widzicie, ja już mam końcóweczkę, ale nic to. Mam zapas i kolejny słój do wypalenia, jak tulipany mi się skończą. Przychodzę do Was z herbatą i z obiecanym filmem na temat hoi. Wykorzystuję wolną chwilę i nagrywam. Jeszcze w towarzystwie, jak widzicie, roślin balkonowych, które wciąż są i zajmują naszą przestrzeń w mieszkaniu, ale już niedługo. Jeszcze chwil kilka i zostaną wyeksportowane z powrotem na balkon. Mam Wam dzisiaj do pokazania 8 sadzonek hoi, tych najnowszych, które u mnie zamieszkały i których jeszcze nie miałam okazji Wam pokazać. Tak dla zapamiętania sobie też tego vloga nagrywam, żebym się w niczym nie pogubiła. Ja Wam zrobię przegląd hoi, ale to jeszcze chwilę musi potrwać. Czekam po prostu na jakiś urlop najbliższy. Mam nadzieję, że w maju go dostanę. Zobaczymy. Najpierw pokażę Wam sadzonki hoi czterech, które ostatnio zamówiłam w Mister Boxie od Dominiki z grupy na Facebooku. I tam zamówiłam w ciemno sobie te sadzonki hoi. Oczywiście w wiadomości prywatnej poprosiłam Dominikę, żeby wszystkie sadzonki opisała mi w paczce, jak która się nazywa, ale ona widocznie z natłoku ilości do ogarnięcia paczek, które ma do wysyłki pewnie co tydzień, zapomniała podpisać mi te rośliny, ale nie szkodzi, mam do niej kontakt na Messengerze, więc napisałam do niej z prośbą o podesłanie mi nazw. Tak szybko ich nie otrzymałam, bo Dominika albo była w pracy, albo też sobie o tym zapomniała, że ma mi podesłać te nazwy, ale wreszcie nazwy dostałam. I pokażę Wam sadzoneczki, które w tym Mister Boxie otrzymałam. Za całą paczkę, taką w ciemną, zapłaciłam 200 zł, a na pewno te hoje są bardziej wartościowe niż te 200 zł, bo kupuję sadzonki na hojach i wiem mniej więcej, w jakich cenach one chodzą na rynku. Jakby nie było, to muszę Wam się przyznać, że jednak do hoi jest mi najbliżej. Niektóre są bardzo kapryśne, niektóre w ogóle nie ruszyły z miejsca, odkąd je mam, ale jestem cierpliwa, poczekam, aż zaczną rosnąć. Jednak ta różnorodność hoi i różne liścia, różne kształty, wybarwienie, wielkość, jak i czy są drobnolistne, czy wielkolistne, te mi najbardziej paszą. Bardziej bliżej mi, powiedzmy, do tych wielkolistnych niż tych drobnolistnych. Ale też zaczynam je już wyczuwać. Dobra, zaczniemy od pierwszej sadzoneczki z tej paczki z Mister Boxa. I jest to sadzonka, którą mam w kubku. Tutaj ukorzenił mi się Scindapsus, swoją drogą też kupiony od Dominiki. On mi się już ukorzenił i jest już wsadzony do podłoża ziemnego. Tak, ziemnego, znowu postawiłam na podłoże ziemne. Jest to hoja Vietnam AHA 001. Ona jest tutaj w kubeczku wrzucona do mchu, ponieważ ma bardzo krótki ogonek i nie dało rady ją zanurzyć we wodzie. Także niech będzie, niech się ukorzenia. Ona ma taki splesz po sobie i przebarwienia takie wpadające lekko w bordo, ale to pewnie dlatego, że pewnie była pod lampami i takich rumieńców te listka nabrały. Pierwsza sadzoneczka, jeszcze raz powtórzę, jest to Vietnam AHA 001. Takie ma bardziej jaśniejsze to wybarwienie. Jeszcze Wam pokażę później z bliska na przebitce i podpiszę dokładną nazwą hoje.
I teraz kolejna sadzonka. Tam już wyleciała z kubeczka. No nie mam na nią sposobu. Muszę popracować nad tym, żeby lepiej się ukorzeniła. Zastanawiam się, czy nie wsadzić ją po prostu do worka strunowego. Może tak mi się szybciej ukorzeni. Kolejną sadzonką jest choja dwulistna, również cięta. Wygląda w ten sposób. Ma takie podłużne kształty liści. I jest to sadzonka choi o nazwie Sabah AG0824. Jeden listek jest dłuższy, drugi nieco krótszy i ogonek, który raczej nie będzie stwarzał problemów przy ukorzenianiu. Jest to choja o takich dosyć grubych tych liściach. Ciężka. Mimo, że jest tylko dwulistna, ale ciężka. Tak wygląda. Zaraz zrobię Wam zbliżenie, jak skończę nagrywać, i również podpiszę Wam dokładną nazwę jeszcze na dole tej choi. Trzecią sadzonką jest choja Rangsan. O, ile się nie mylę, to ja tą już choję mam, ale też muszę zrobić inwenturę swoich chojek i nagrać przegląd. Ale to sobie wszystko uaktualnię w moich notatkach i zobaczymy, czy choję Rangsan jeszcze mam. Jest to sadzonka, która ma już takie początki korzonków. O, teraz może widać. Liść jest całkiem spory. I tutaj spójrzcie, jaką mam podpórkę, tak żeby ona prosto się trzymała we wodzie i nie przewracała się, żeby jej łodyżka była non-stop zanurzona. Ma takie obciążenie patyczek, który utrzymuje stabilizację tej choi w tym pucharku, w którym ukorzeniam choję we wodzie z domieszką węgla aktywnego. Trzecia sadzonka od Dominiki wygląda w ten sposób. Myślę, że nie będzie z nią żadnego problemu, jeżeli chodzi o ukorzenianie. Tutaj ona była czymś, kurczę, pryskana, bo ma taki biały nalot od spodu liścia, ale wystarczy przetrzeć i myślę, że ten biały nalot zniknie. Ostatnia sadzonka, ona również jest przymocowana do takiego kijka. Tutaj ta już ma nieco więcej listków niż poprzednie. Ta sadzonka jest przeciążona swoim ogonkiem liściowym i po prostu mi przewraca się. A tak mam takie usztywnienie, gdzie w kieliszku ona prosto siedzi łodyżka, ma większą stabilizację, żeby się ukorzenić. Troszkę trzeba było pomyśleć, żeby jakoś te choinki ustabilizować, bo jednak ogonki liściowe chleboczą się w jedną i drugą stronę. Mogłabym wszystkie we mchu ukorzenić, ale jednak jestem pewniejsza, jak one ukorzeniają mi się we wodzie. Ja już tak mam, jakoś tak odwrotnie wszystko u mnie się ukorzenia. I teraz przechodzimy do czterech sadzonek choi, które mi się pięknie ukorzeniły. Są ze mną od 23 stycznia. One przez tyle czasu, sobie wyobraźcie, siedziały we wodzie, ale przyszedł czas na ich wsadzenie do podłoża ziemnego w końcu. I ostatnio, jak wsadzałam ukorzenione rośliny, to zabrałam się i za te choje, które zamawiałam od Joli, też z grupy facebookowej. Zacznę od sadzonki, którą otrzymałam w gratisie. Jest to sadzonka choi Surigaonensis. Mam tutaj podpisaną. Taka jest jednolistna, całkiem spory, jak widzicie, ten liść.
Miałam tutaj problem, bo nie wiedziałam, w którą stronę mam wywrócić choję, żeby ona mi się ukorzeniła. Zastanawiam się w dalszym ciągu, czy przypadkiem ja jej nie posadziłam do góry nogami, ale tą część, którą wsadziłam do podłoża ziemnego, ona jednak miała takich więcej wypustków korzonków, więc już zaczęłam ją w ten sposób ukorzeniać, ale dalej się zastanawiam, czy ona nie jest wsadzona do góry nogami, bo zależy jak rosła, chociaż nie bardzo mi pasuje, jakby ją odwrócić, czy by to miało sens, żeby w ten sposób rosła. No nic, to była zagadka dla mnie logiczna. Wymyśliłam sobie, że ją wsadzę w ten sposób mi się ukorzeniła i zobaczymy, czy coś z tego wyrośnie. A jeżeli zaszła taka niewielka pomyłeczka w moim wykonaniu, to proszę Was, dajcie znać, żebym jednak zaczęła ją ukorzeniać od tej drugiej strony, żeby nie rosła mi przypadkiem do ziemi. No ale jakoś tak nie bardzo mi wyglądała, jakby ją odwrotnie posadzić. Nie wiem, co ja wymyśliłam, czy dobrze wymyśliłam. I tutaj na tych chojach, na doniczkach sobie zaznaczam, kiedy do mnie przyszły. Kolejną sadzonką, która już rośnie, jest choja od Joli, Acuta Yellow Variegata. Może ja bez tej podstawki Wam pokażę. Takie kolory fajniutkie. Tu jest też chyba lekko uszkodzona. Być może przyjść z jakąś lampę. I ja zamawiałam nieco mniejszą tą sadzoneczkę od Joli, ale ona do mnie napisała, że jednak ucina mi większą i mogę sobie ją podzielić na dwie mniejsze sadzonki. Ja tak nie zrobiłam, zostawiłam tak jak dostałam tą chojkę, więc mam czterolistną sadzonkę Acuta Yellow Variegaty. Bardzo mi się podobają te listka. Choja ta ma taki soczyste odcienie zieleni, od takiego jaśniuteńkiego poprzez limonkowy, kremowy, aż właśnie do zieleni. Bardzo ładna. I kolejna, trzecia, również tego samego zamówienia, jest to Hoya Germany Palau, tak się nazywa. Zobaczcie, jakie ma ogromne, długie liście, sztywne, takie twarde. Wielkość ich jest ogromna, ma po sobie taki lekki splash, zarysowane nerwy liściowe, ciemniejsze, wypuściła tutaj już łodyżkę do wzrostu i na oczkach pojawiły się już maluteńkie zalążki liściowe, więc mam nadzieję, że teraz to już tylko będzie rosła. Bardzo ładna też, te liściory duże zachwycają. I ostatnia hit tego mojego zamówienia, od dawna na moich chcieliście, była Hoya Elephant. Ona, nie ukrywam, jest dosyć droga. Nie pamiętam, ile ja za nią zapłaciłam, ale w okolicach 100 za tą dwulistną sadzonkę. Ale czy te liście nie są tego warte? Zobaczcie, jakie ma ogromne te liście. Może tak na kamerce tego nie widać, ale naprawdę wyglądają jak, nie wiem, jakieś uszy słonia. Też ma już stożek wzrostu. Będę czekała na kolejne liście cierpliwie, bo naprawdę
Te liściora robią wrażenie. Ja myślę, że te liście choi nie mają sobie równych do pozostałych moich sadzonek. Są po prostu największe. Hoja elefant. Piękna, dwulistna sadzonka. W ten sposób przebrnęliśmy przez wszystkie moje choje, które ostatnio trafiły do nas. Teraz zabiorę się za przesadzanie mojej kolejnej partii roślin i pokażę Wam jeszcze Diefenbachię, którą niestety musiałam uciąć, ale puściła korzenie we wodzie i przyszedł czas na jej wsadzenie. Jak tutaj pozbieram ze stołu wszystkie moje choinki, wrócą jedne do ukorzeniania, drugie na swoje stałe, docelowe już miejsce. To pokażę Wam jeszcze na koniec tego filmiku. Zupełnie odbiegający tematycznie od choi fragment z moją Diefenbachią, którą trzeba było odmłodzić. Ucięłam szczyt tej Diefenbachii i przyszedł czas, żeby wsadzić ją do podłoża ziemnego. Zabrałam się za przesadzanie moich sadzonek do ukorzenienia. Siedzę sobie w takich okolicznościach przyrody, bo wszystkie kwiatki kwitnące z balkonu zostały wniesione na ten tydzień do domu. Widzicie, pierwsza warstwa to rośliny doniczkowe, druga warstwa to rośliny balkonowe. I tutaj rozłożyłam się z przesadzaniem. Sadzę tutaj Diefenbachię. Diefenbachię, którą już jakiś czas temu, myślę, że w połowie lutego może, wsadziłam do zwykłego słoika z wodą. Ja ucięłam dwie takie sadzonki, szczyty, bo w sumie był taki pióropusz na górze, a dół to już rosła sama łodyga bez liści, więc ucięłam sadzonki szczytowe. Wsadziłam do słoika z węglem aktywnym, jak to ja. I zobaczcie, jak przez ten czas ładnie się ukorzeniły. Do tego dołożone były jeszcze dwie sadzonki filodendrona majoi. On już tak kiepsko wyglądał, więc też go pocięłam, zostawiłam dwie. Ale wola życia tego filodendrona majoi jest bardzo duża, bo spójrzcie, on już tutaj sobie zaczął po prostu rosnąć we wodzie. Puszczę nowe listki, na razie takie malutkie, świeżutkie, początkowe, ale rośnie. I druga sadzonka, tu pojawił się również nowy liść i takie korzonki. I gotowe, Diefenbachia wsadzona, mam nadzieję, że szybko zadomowi się w nowym podłożu, w nowym miejscu i znowu zacznie rosnąć. Tu już nawet wypuściła nowy liść właśnie w tym słoiku we wodzie. I tu kolejna sadzonka szczytowa również ma już świeżutki, malutki rulonik. Mamy drugą lakunosę, która ma kwiatostan już rozkwitnięty. Kwiatuszki wyglądają identycznie jak u lakunosy Borneo, też taki sam kolor kremowy. I tu jeszcze mamy kolejny kwiatostan, ale ten dopiero rośnie. Gdzieś u góry są jeszcze jakieś, o! Tutaj dwa kolejne będą. Jeszcze raz trzeba nagrać te kwiatuszki na pamiątkę, bo nie wiadomo, kiedy kolejny raz choja powtórzy kwitnienie. Dziękuję Wam już ślicznie za to, że jesteście. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia i do następnego razu, do następnego vloga. Papatki! Pa.